Kolejny, trzeci już przetarg na dostawę energii elektrycznej ogłosiło miasto Suwałki, ale zamawia nie tylko dla siebie. Na liście odbiorców jest kilkadziesiąt podmiotów działających w Suwałkach, ale jest również gmina Raczki. Wskazane zapotrzebowanie to ponad 22 tysiące MWh, za które samorządy i jednostki im podległe zapłacić są gotowe nieco ponad 21 milionów złotych netto. Jak łatwo obliczyć, za każdą kilowatogodzinę zamawiający mogą zapłacić niemal złotówkę. To więcej niż ustawowa maksymalna cena energii dla podmiotów wrażliwych. Dwa poprzednie postępowania przetargowe skończyły się fiaskiem. Nie pojawiły się jakiekolwiek propozycje. Termin składania ofert w najnowszym przetargu upłynie 21 grudnia rano.